Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Dymek, oglądacie kanał Obywatele News. Naszym gościem jest już profesor Marcin Król, a po mojej prawej ręce tu w studio Paweł Kasprzak. Zapraszamy na program. Halo, halo, dzień dobry panie profesorze, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. Dzień dobry. Doskonale, dzień dobry. Wyśmienicie. Panie profesorze, był z nami tutaj chwilę temu profesor Jan Zielonka, który na zakończenie naszej rozmowy zwrócił nam uwagę, że być może w świetle globalnej pandemii nasza uwaga skupiona na polityce, na wyborach, na tym, co robią rządzący, jest czymś zbyt ulotnym, jest pewnym rodzajem przywileju, który bezlitosny wirus za chwilę nam odbierze. Czy pan również myśli, że dziś polityka została zredukowana do takiej ulotności i do czegoś, co właściwie przestaje być godne uwagi? Czy ta opinia profesora Zielonki była jeszcze, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dziś w Polsce, odrobinę za radykalna? W jakimś sensie zgadzam się z Zielonką, to znaczy, ale to jest chwilowe. To znaczy polityka została zredukowana na moment, w tym sensie moment, tygodnie najwyżej, prawda? Ale i to nie polityka została zredukowana, tylko nasza uwaga. I polityka trwa. No, cokolwiek by sądzić, cokolwiek sądzimy o zabiegach PiS-u do prowadzenia do wyborów, czy o postępowaniu poszczególnych gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, to polityka trwa po prostu, więc to tylko nasza uwaga została od niej na szczęście odwrócona w tej chwili. Ale to bardzo szybko wróci i to w sposób bardzo przykry. A czy jest tak, na co uwagę zwraca dziś wiele osób, że w sytuacji, gdy nie patrzymy, gdy oczy społeczeństwa są zwrócone gdzieś indziej, autokraci i ci politycy o ambicjach autokratycznych zyskują najwięcej? Ja tu nie jestem takiego zdania. To znaczy, bo to nie można tak prosto powiedzieć o autokracji. To jest sytuacja, w której oczywiście we wszystkich krajach, i to rozumiemy, pomijam Amerykę, bo jest trochę inna struktura, kolosalną rolę odgrywa państwo w tej chwili. I tak będzie przez pewien czas. I to jest nieuniknione. I w jakimś sensie no, musimy się z tym zgodzić, prawda? Pogodzić tak. Ja nie lubię państwa w ogóle. Uważam, że państwo, nie jestem państwowcem, wręcz przeciwnie. Raczej mam skłonności anarchistyczne niż państwowotwórcze. Natomiast w tej chwili niestety państwo odgrywa centralną rolę i tak musi być. Natomiast to nie znaczy, że wychodzenie z tego będzie przebiegało koniecznie w sposób autorytarny. To przecież zależy od bardzo wielu czynników i bardzo możliwe, że w ogóle państwo, jakie dotychczas rozumieliśmy, zniknie wręcz, czy zostanie zmiecione. Ja sądzę, po prostu no, trzeba by długi wywód przeprowadzić, że zmiany, jakie nastąpią po pandemii, będą wstrząsająco duże i tylko część z nich potrafimy roztropnie przewidywać. Roztropnie przewidywać to nie znaczy wcale, że tak będzie, tylko na podstawie pewnych przesłanek przewidywać, co się zdarzy. Więc co możemy przewidywać? Możemy przewidywać dramatyczny upadek gospodarki. To są żarty, co się w Polsce uprawia. Mówiąc o 10% recesji, recesja będzie na pewno co najmniej 30%. I co do tego już nie ma wątpliwości, nawet Amerykanie już tak sądzą, prawda? Więc nie ma wątpliwości. Po drugie, możemy się spodziewać przy takim postępowaniu niektórych państw, jak Polska, to znaczy przy w gruncie rzeczy zdumiewającej słabości państwa. Państwo w Polsce, wbrew pozorom, państwo rządzone przez Morawieckiego jest bardzo słabe. To znaczy na przykład pomoc udzielona przedsiębiorcom jest mikroskopijna. Ja liczyłem to w stosunku do Niemiec. To jest między 1,30 a 1,50.
tego, co Niemcy, nawet uwzględniając różnicę w liczbie ludzi, dali swoją przedsiębiorstwo. I teraz słyszałem pana Petru trochę i słyszałem go wczoraj w telewizji, zresztą znam te poglądy skądinąd. Państwo opowiada, że nie ma pieniędzy. To jest żart. W takich sytuacjach drukuje się pieniądze, wchodzi się w olbrzymi dług publiczny po to, żeby potem nie wyjść możliwie w recesję. Ponieważ lepszy dług publiczny niż recesja. Przecież na tym polegał w jakimś sensie plan Marshalla, prawda? Tu nam potrzebny jest, że tak powiem, wewnętrzny plan Marshalla, bo oczywiście nie ma Amerykanów, którzy wydali pieniądze. I to jest zabieg, który państwo musi przeprowadzić, wziąć na swoje barki. Ale ponieważ państwo polskie boi się po prostu ryzyka związanego z głębokim zadłużeniem. To jest wielkie ryzyko, ale tak trzeba zrobić po prostu, bo w ten sposób dzisiaj uratuje się jeszcze istniejące miejsca pracy i padające z godziny na godzinę i po pandemii wróci się do jakiego takiego stanu. Jeżeli się dziś nie da tych pieniędzy, to wróci się do zera, do stanu zero, to znaczy do stanu masowych bankructw i masowego bezrobocia, a wręcz głodu. I to jest po prostu konieczność. Wydanie pieniędzy ponad wszelką miarę. Zresztą na koniec tej krótkiej wywodu pan Glapiński powiedział, że mamy pieniędzy dowolnie. On ma rację, powiem. Mamy pieniędzy dowolnie, przecież można je wydrukować. I można w ten sposób uratować to, co jeżeli raz spadnie, to już nigdy nie wróci. Innymi słowy, państwo, krótko mówiąc, w tej chwili ja nie wierzę w autorytaryzm, znacznie bardziej wierzę w chaos. Panie profesorze, wywołał poniekąd pan sam tę sprawę. Miejsce świadczeń społecznych, no bo kłócą się dzisiaj tak naprawdę w sprawie ratowania kraju przed recesją zwolennicy dwóch perspektyw. Ci, którzy twierdzą, że wcześniej należało zaciskać pasa i ci, którzy uważają, że to właśnie dzięki temu, że jako tako gospodarkę udało się w tych dobrych ostatnich latach dobrej koniunktury rozhuśtać, będzie nam się wiodło lepiej. Pan w tym sporze gdzie się odnajduje? Oczywiście, że zawsze trzeba oszczędzać w dobrych czasach. Każdy rozsądny człowiek to rozumie i państwo to powinno rozumieć. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, co robić teraz do przodu, prawda? Czy oszczędzali, czy nie oszczędzali, mamy do czynienia z sytuacją, jaką mamy. W tej sytuacji rzeczą podstawową jest ratować miejsca pracy i ratować przedsiębiorców, dlatego że i mali, i średni, i duży, to nie ma żadnego, moim zdaniem, żadnej różnicy. Jeżeli raz będą musieli zamknąć swoje przedsięwzięcia, jeżeli stracą zamówienia, nie będą produkować, to już nie wrócą albo wrócą po kilku latach i będzie tragedia gospodarcza. I społeczny. I teraz ja nie jestem ekspertem gospodarczym, ale społecznym bardziej. I to spowoduje konsekwencje przeraźliwe w postaci olbrzymiego bezrobocia. Proszę zdać sobie sprawę, co to jest bezrobocie 20-25%, a ja takie przewiduję. I takie jest prawdopodobne. To jest dewastacja kraju. To znaczy, to jest skazanie dużej grupy ludzi, kilku milionów ludzi co najmniej, 16,5 miliona zatrudnionych. No to 25% to jest 4, powiedzmy. Oczywiście oni dostaną 1,5 tysiąca dziś na dzisiejsze pieniądze, prawda, jakiegoś wsparcia. Ale to jest na egzystencję poza społeczeństwem. Proces odspołeczniania, to socjologowie zbadali, proces odchodzenia od zainteresowania życiem publicznym i uważania się za osobę, że tak powiem, zbędną, za ludzi zbędnych, za ludzi odtrąconych. Jeżeli potrwa 2 lata, to jest już finalny. To będzie wtedy siła, która jest po pierwsze, no,
wzbudza w nas smutek, żal, nawet litość. Ale z drugiej strony w 1936 roku Stefan Czarnowski napisał znakomity książkę pod tytułem Ludzie zbędni w służbie przemocy. Otóż ci ludzie pójdą na, będą gotowi na każde formy oferty radykalnie. I nie teraz grozi nam autorytaryzm, tylko grozi nam autorytaryzm lub, co bym znacznie wolał, rewolucja, jesienią, wiosną przyszłego roku, albo jesienią tego roku, raczej wiosną przyszłego. Ponieważ to będzie bunt lub będzie to całkowity autorytaryzm przy pomocy użycia wojska, znaczy rodzaj stanu wojennego. Są dwie możliwości tylko. Bunt jest społecznie czasem konieczny. Jest znakomita książka Martina Mali, Rewolucje, lokomotywy historii. Otóż pewnego rodzaju, który między innymi, on świetnie znał Polskę, to Amerykanin, ale znający Polskę dobrze, historyk znakomity amerykański. I mianowicie Polska nigdy nie przeszła przez rewolucję. On uważa, że te kraje europejskie, które nie przeszły przez rewolucję, nie uległy modernizacji. Rewolucja modernizuje. Jak sądzę, w tym jest wiele racji. To znaczy, nie bójmy się tego, że nastąpi okres radykalnej, może nie używając słowa rewolucja, radykalnej zmiany społecznej. Niechże to się zdarzy. Oczywiście takich rzeczy nigdy nikt nie przewidział w historii. Nie wiemy, co jest zapalnikiem. Bastylia była komicznym zapalnikiem, jeżeli to porównać z tym, co się potem stało. Jak panowie wiecie, jak państwo wiedzą, Bastylia, która do dziś jest symbolem, to był napad na twierdzę, w której broniło czterech żołnierzy, ich szefa ścięto i w której siedziało siedmiu więźniów, w tym czterech wariatów. Prawda? Ale to był ten błysk, ta iskra, prawda? Kiedy zdarzy się ta iskra i w jakich okolicznościach? To jest do przewidzenia i nikt się nie odważy tego próbować nawet prognozować. Natomiast okoliczności, mechanizmy do tego będą niesłychanie sprzyjające. Stąd pokusa autorytaryzmu, żeby do tego nie dopuścić, prawda? Ale ta pokusa dopiero nastąpi. To, co jest dzisiaj, to jest na razie podobne do Francji na przykład, która jest jednak demokratycznym w pełni krajem. Panie profesorze, ja pozwolę sobie na chwilę przekazać głos tutaj do studia, do Pawła, bo w jednej z naszych poprzednich rozmów ty, Pawle, mówiłeś o tych, którzy w nadchodzącym kryzysie i załamaniu widzą pewnego rodzaju nadzieję polityczną, ale przypominałeś także o tym, że to niesie ze sobą pewną przestrogę, że należy być uważnym, czego kto sobie życzy. I chyba słowa takie jak te pana profesora potwierdzają twoją intuicję, prawda, że to może nie być wcale czas nadziei, ale także czas wielkiej lekcji pokory dla tych, którzy chcieliby się w trakcie wielkiego kryzysu bawić zapałkami. Znaczy, ja przede wszystkim z ogromną sympatią słucham pana profesora. Ja pana Kasprzaka w ogóle nie słyszę. Ja przede wszystkim z ogromną sympatią słucham pana profesora zdań o buncie, czy też o rewolucji. Mnie jest to trochę mniej zręcznie wypowiadać takie słowa, bo bywam często oskarżany jako taki populistyczny lider, no właśnie ze skłonnościami niebezpiecznie radykalnymi, ale mam podobną oczywiście diagnozę, bo te czasy przesilenia mogą do czegoś doprowadzić, tylko też jestem pełen obaw, bo historycznie bywa też taka opinia przez filozofów formułowana, że najbardziej posuwają sprawy cywilizacyjne do przodu te rewolucje, które się nie udały, bo te rewolucje, które są zwycięskie, one mają tendencję zjadać własne dzieci, mówiąc w największym skrócie, natomiast utrwalają wartości i pewne wzorce społecznych zachowań, czasami również pewne instytucje, te rewolucje, które muszą długo
walczyć o realizację swoich celów. No, przypominam na przykład falę kontestacji z lat 60. i 70. w całym zachodnim świecie, która nigdzie nie przyniosła politycznej zmiany, żadnej zmiany władzy, natomiast bardzo głęboko przeorała no, zachodnią cywilizację. Akurat w kierunkach, z którymi ja bym sympatyzował, ale to już mniejsza o sympatię. Mówimy raczej o tym, co jest motorem zmian i jakie te zmiany mogą być. Od doświadczeń rewolucji francuskiej, moim zdaniem, polska tradycja tym się różni, że Francuzi, wszystko jedno na ile zmitologizowana jest Bastylia, ale Francuzi mają do dzisiaj to poczucie, że oni ją zburzyli własnymi rękoma i również własnoręcznie napisali Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Mają poczucie sprawstwa w historii. Czują, że są autorami historii, mówiąc w największym skrócie, podczas gdy Polacy uważają, że historię piszą obce im i wrogie mocarstwa, a my jesteśmy tylko ofiarami. I teraz ja myślę sobie, że w tym niewątpliwie takim emancypacyjnym procesie pisowskiego buntu, tego, który wyniósł PiS do władzy, ujawniły się, no jak w każdej takiej rewolcie, ujawniły się nowe rzesze ludzi, którzy dotąd byli pomijani jakby w dyskursie publicznym, znaczy im odmawiano nie tylko wstępu na polityczne salony, ale w ogóle głosu w publicznej dyskusji. To podobne zjawisko w mojej ocenie następuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie cywilizowani ludzie z wybrzeży amerykańskich nagle z pewną zgrozą zobaczyli to przaśne oblicze amerykańskiego interioru. To rzeczywiście jest jeden z wymiarów, mnie się wydaje, tego, co się stało w Stanach i czego saldo jest póki co niekorzystne, no bo skutkuje polityką Trumpa, która no nie ma zbyt wielu sympatyków, pewnie wśród nas też ich nie znajdziemy. Natomiast boję się tylko takiej sytuacji, tak? Bo mamy, nie mamy mainstreamu w Polsce, mamy dwa główne nurty. Jeden z nich dobrze znamy, ja w nim sam funkcjonuję i mam w tym nurcie takie klaustrofobiczne dosyć poczucie, bo widzę te nabrzeża takie z kamieni budowane przez pokolenia, niewzruszone i niezmienne nawet w takich ciężkich czasach. Widzę taki kompletny brak refleksji na temat tego, że demokracja prawdopodobnie po kryzysie pisowskim, a nie tylko koronawirusowym, no nie będzie już taka, jak ją znamy, instytucjonalnie, mentalnościowo, no w każdym wymiarze. Ale z drugiej strony mamy ten żywioł, który stanowi no w Polsce podzielonej na pół, drugą połowę tego głównego nurtu, że jest kompletnie nieprzewidywalny. Ja się bardzo boję, że często słychać po naszej stronie te hasła bronimy przyzwoitości. Ja wyobrażam sobie, że Ludwik XVI, podobno facet przyzwoity, jak wyglądał przez okno i patrzył na ten paryski tłum, który dokonywał momentami rzeczy strasznych, a potem pomaszerował na Wandeę, no to Ludwik XVI, patrząc na to, też miał prawo powiedzieć, że broni elementarnych zasad przyzwoitości. Po pierwsze, dzisiaj wiemy, że on nie miał szans. Po drugie, dzisiaj oceniamy, że on również nie miał racji, ponieważ cokolwiek sądzić o krwawych nierzadko wydarzeniach francuskiej rewolucji, no to wszyscy na ten jej dorobek patrzymy bardzo silnie się z nim identyfikując. I być może to jest jakieś takie katarzis, przez które trzeba przejść. Natomiast wydaje mi się, że to, co widzimy w klasie politycznej i w polskich instytucjach demokracji, to jest taka całkowita bezbronność, takie zakostnienie, takie trwanie w przywiązaniu do starych sposobów działania i do starych instrumentów działania. No i ja widzę wreszcie, znaczy jak ktoś jest anarchistą, jak pan profesor, albo sympatyzuje z takimi postawami, jak ja sympatyzuję, i w związku z tym wygląda zmiany na lepsze, no to w tej dzisiejszej dyskusji wokół koronawirusa i tego kryzysu ja się czuję potwornie przede wszystkim osamotniony i to jest źródło mojego bardzo głębokiego pesymizmu. Bo my słyszymy od polityków opozycji jawnie wypowiadane deklaracje. Kto pamięta dzisiaj o konstytucji, kiedy podstawowym problemem człowieka jest zachować życie, pracę, dochód i tak dalej. I w związku z tym politycy opozycji głosują za niekonstytucyjnymi pisowskimi rozwiązaniami. I w związku z tym tak czuję, że jak będziemy szukać kumpli w tym buncie, który ma doprowadzić do cywilizacyjnej zmiany na lepsze, to będziemy samotni. Nie wiem, jak pan to widzi, panie profesorze, ale ja jestem w mocno depresyjnym nastroju. Ja myślę tak. Po pierwsze, trzeba zupełnie przestać interesować się istniejącą tak zwaną klasą polityczną, która istnieje rozpędem.
Łącznie z PiS-em, moim zdaniem. To znaczy, PiS jest pod tym względem wyjątkowo słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. I całość tej klasy politycznej, taki czas, wie pan, wiecie panowie, czasem jest pech historyczny. Trzeba o tym pamiętać. Była koniunktura sprzyjająca, pojawia się ktoś wybitny, kto potrafi pokierować i nadać ton i tak dalej. I czasem kogoś takiego nie ma. Wielu wybitnych ludzi, którzy zmienili historię, że przypomnę Bismarcka czy Churchilla, 20 lat czekało na swój moment. W tej chwili w Polsce nie ma ludzi wybitnych. PiS ma tak naprawdę trzeci garnitur, że tak powiem, poziomu intelektualno-politycznego u władzy, prawda? Opozycja w najlepszych przypadkach drugi garnitur. I to i tak jest. Innymi słowy, ja myślę, że to jest w ogóle nieciekawe. To znaczy, z tego, co jest w tej chwili, nie widzę, żeby wyrosły jakiekolwiek kwiaty. Tu rośnie trawa i koniczyna. W najlepszym razie. I w związku z tym ja po pierwsze nie wierzę w ewolucję korzystną ludzi, ugrupowań, form politycznych w tej chwili istniejących, na które przyniosłaby dobre skutki w przyszłości, niedługiej, znaczy w przyszłości po pandemii, to po prostu nie wierzę. Po drugie jednak nie wierzę także w powrót demokracji, a w każdym razie w automatyczny powrót demokracji. Nas czeka, jeżeli chcemy wrócić do demokracji, a to jest pytanie, to jest pytanie, które ja sobie zadaję i oczywiście chcę, ale to jest pytanie, które musi zadać sobie każdy obywatel lub chociaż większość obywateli. Czeka nas ciężka praca od podstaw, to znaczy demokracja może się odrodzić nie w formie minionej, czyli tak zwanej demokracji liberalnej. Ona już nie będzie istniała po pandemii. Ona może się odrodzić tylko w formie oddolnej, to znaczy jeżeli bardzo wielu obywateli zrozumie główną zasadę demokracji. Ona jest prosta. Bierzemy władzę po to, żeby sami sobą rządzić i sami być odpowiedzialni za siebie. To trzeba zrobić, ale tego się nie da zrobić od góry. Tego nikt nie zarządzi, prawda? Innymi słowy, przecież demokracja liberalna i jaką znamy, która odniosła olbrzymie sukcesy, więc nie należy nią pogardzać, ale się skończyła po prostu, wszystko się kończy. Została zainstalowana w Europie przez Amerykanów po 1945 roku. Z pewnym trudem w 1948 już się udało. I trwała. Trwała z wielkimi historycznymi sukcesami, fantastycznymi zupełnie. Skończyła się. To 70 lat to jest fantastyczny wiek, prawda? To był najcudowniejszy czas w historii ludzkości. Na Zachodzie w każdym razie, a dla nas te 30 lat. Koniec. Teraz niestety to się już nie odrodzi. Odrodzi się, jeżeli coś nowego i prawdziwego postaci demokracji, jeżeli naprawdę będzie wysiłek. Czyli innymi słowy, powiedziałbym, że moim w tej chwili przekonaniem i pewnego rodzaju no, taką radą jest machnąć ręką na politykę współczesną. Ona się potoczy, jak się potoczy. Natomiast doprowadzić do nowego oświecenia. Na to są pewne nadzieje. Te nadzieje wynikają z zauważonej, nie tylko przeze mnie już, rzeczy, mianowicie szacunku dla autorytetu specjalistów. To jest odwrót od populizmu, niewątpliwy w całej Europie.
To znaczy, zaczyna się szanować nie tylko wirusologów oczywiście, ale także niektórych ekonomistów, no i tak dalej. Z powrotem specjaliści, autorytety, czyli ludzie wiedzy ogólnie rzecz biorąc, zaczynają mieć znaczenie. Proszę zauważyć, ja na przykład nigdy w życiu nie zostałem przez żadnego polityka poproszony o jakąkolwiek opinię, chociaż moim zawodem jest historia filozofii politycznej. Prawda? Mnie to nie przeszkadza, ale to jest dziwne, powiedziałbym. Dziwne jest to, że politycy przez 30 ostatnie lat w Polsce udane w sumie uważali, że oni wszystko wiedzą. Otóż to się kończy. Teraz przyjdzie czas, jestem przekonany, jeżeli będzie to czas w miarę stabilny, bo jak będzie rewolucja, to oczywiście nie. W miarę stabilny na ludzi wiedzy i na pewien powrót, z przykrością to mówię, ale do swoistego elitaryzmu. Bo przez pewien czas odbudowa życia publicznego, odbudowa, która będzie także polegała na wielu zjawiskach, o których już doskonale wiemy, ekologia, powietrze, kopalnie, no i tak dalej, prawda? Na zmianie stanowiska musi przebiegać wedle rad ludzi wiedzy. Budowanie nowego lotniska wedle rad ludzi wiedzy, a nie jakiegoś trzeciorzędnego polityka, prawda? Już nie chcę nazwiskami tu wymieniać, bo nawet szkoda tych nazwisk powtarzać, bo one są bez znaczenia. Także podsumowałbym tak to, że w moim przekonaniu jest przed nami bardzo ciekawa zmiana. Tragedia, jaką jest pandemia, nie zakończy się żadną formą powrotu do tego, co było. Panie profesorze, tak myśli, to się musimy niestety w tym momencie, dziękując panu za to podsumowanie, zawierające tyleż niepokojących, co optymistycznych uwag na koniec, bardzo serdecznie za pański czas podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękujemy za pański bardzo czas. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja nazywam się Jakub Dymek, był ze mną Paweł Kasprzak. Naszym gościem był profesor Marcin Król. Dziękuję. Do widzenia. Te wybory są jedne, ja będę musiała z tym żyć całe życie i jeśli, nie wiem, no, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska. Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie.